Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy diecezjanie, dziś chciałbym omówić drugi krok ku odnowie naszego opolskiego kościoła, naszego życia rodzinnego i społecznego. Zapowiedziany został na miesiąc maj. Nie można powiedzieć, że jest za nami pierwszy krok. Uczyniliśmy pierwszy krok, przypomnę, żyć w prostocie i otwartości na Boga i bliźniego. I wspomniałem o tym, by z prostotą podtrzymywać relacje z Bogiem przez modlitwę rano, wieczór, w południe, przed i po jedzeniu. Wspomniałem o tym, żeby też z prostotą czerpać z tego, co Bóg daje, nade wszystko z Bożego Słowa i świętych sakramentów. A także podpowiedziałem, abyśmy przede wszystkim nasze domy, nasze plebanie, klasztory uczynili takimi zapraszającymi, byśmy je otwarli, by stały się bardziej znowu jeszcze gościnne. Drugi krok brzmi dobry przykład. Odniosę się do słów, które zawarte są. W osiemnastym rozdziale Mateusza. I może nas to nieco zdziwić. Nie usłyszymy o dobrym przykładzie, ale o zgorszeniu. Jezus przestrzega przed zgorszeniem. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenia. Kochani, zgorszenie to, mówiąc najogólniej, dawanie złego przykładu. Pan Jezus wyraźnie nas przestrzega przed takim postępowaniem biada światu z powodu zgorszeń. Dziś ten świat daje wiele zgorszenia. Wiele jest nim zła, a my niestety wyznawcy Chrystusa bardzo często ulegamy i też jesteśmy czasem powodem nawet wielkiego zgorszenia. Pan Jezus nas przestrzega. Jego biada podpowiada, że nam, Trzeba zupełnie odwrotnie i zupełnie inaczej. Zamiast złego, dobry przykład świadectwo dobrego życia. Tak znamienne są te słowa, jakie święty Paweł zawarł w liście do Efezjan: Bóg w Chrystusie. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Pan Bóg wręcz wybrał nas, wyznawców Chrystusa z tego świata, abyśmy dali przykład dobrego życia, czyli Bożego życia. Akurat wczoraj, w szóstą niedzielę wielkanocną, padły z ust Jezusa te słowa zapisane przez świętego Jana Ewangelista. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Chodzi zatem o dobre owocowanie, czyli Boże owoce w życiu w tym świecie. Takowe dobre owoce, czyli owoce, które rodzi w człowieku Boży Duch, jeśli tylko człowiek współpracuje z nim, wymienia święty Paweł w liście do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność i opanowanie. Wszystkie te owoce i wiele jeszcze wspanialszych cnót y, są widoczne w życiu Pana Jezusa, tego, który jest absolutnie wzorcem dla nas wszystkich, człowiekiem doskonałym. I Jezus, nade wszystko, wzywa do tego, byśmy Miłowali Boga i bliźniego. Trudno się dziwić, bo u źródła tych dobrych owoców jest nade wszystko jako pierwszy owoc Bożego Ducha w nas. Miłość. Dlatego Pan Jezus by jeszcze bardziej zaakcentować to, czego nade wszystko od nas oczekuje: świadectwa. Jakiego dobrego życia, jakiego dobrego przykładu oczekuje? Mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Przestrzega więc Pan Jezus przed zgorszeniem, a wzywa, i to bardzo jednoznacznie i dobitnie, do dobrego życia, Bożego życia, które rozwija się nade wszystko tam, gdzie jest miłość wzajemna. I Pan Jezus objawia nam, co właściwie znaczy miłować. Najpierw czas ostatniej wieczerzy daje do zrozumienia swoim uczniom, a przez to i nam, że miłować znaczy, Służyć w uniżeniu drugiemu człowiekowi. Ten moment w sposób prosty przedstawia ten oto obraz. Jezus umywa nogi swoim uczniom. Znamy dobrze ten fragment Ewangelii Janowej. Odczytujemy zawsze w Wielki Czwartek przy Wieczerzy Pańskiej. Jezus zdjął wierzni przepasał się przez prześcieradłem, nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi. Nie rozumiał tego, święty Piotr, więc najpierw się zbraniał, no bo nie godzi się, by Pan Nauczyciel umywał im nogi. Ale kiedy usłyszał od Jezusa, że jeśli mu nie pozwoli, przestanie być Jego uczniem, to prosił wręcz by całego go umył. I słowa, jakie Jezus wówczas Kieruje do nich, trzeba tu nam koniecznie przytoczyć odpowiedzi najpierw na pytanie, które Jezus sam stawia, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Widać, zobaczył zdziwienie i niezrozumienie w ich oczach i mówi: Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. I dodaję, po tym wszyscy poznają, Żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. W ten sposób, umywając uczniom nogi, Pan Jezus przekazuje bardzo ważną naukę, że po wzajemnym miłowaniu się, po tym przykładzie wzajemnego miło miłowania się, będą ludzie świata. Rozpoznawać Jego wyznawców. A istotą tego wzajemnego miłowania się jest służenie sobie nawzajem z uniżeniem. Na krzyżu czy z krzyża dopowiedział jeszcze więcej, że tak naprawdę przykazania, miłowania się nawzajem zobowiązuje nas do tego, byśmy Dawali sobie nawzajem życie. Jezus bowiem przez krzyż, przez swoją śmierć na krzyżu, daje nam bowiem dobitny przykład, mocno wyjaśnia do końca, co znaczy miłować, życie dać, życie dawać. Nie dziwmy się więc, że sam wcześniej mówił takie piękne słowa: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg pierwszy nas umiłował. Słyszeliśmy wczoraj w drugim czytaniu w liturgii szóstej niedzieli wielkanocnej. Pierwszy nas umiłował. On posłał syna na świat. I uczynił go ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Zatem nie ma, można powiedzieć, najmniejszego powątpiewania, czego tak naprawdę na pierwszym miejscu Jezus oczekuje. Jakiego dobrego przykładu oczekuje od nas dawania świadectwa miłości. Miłości, która polega na służeniu sobie nawzajem w uniżeniu, wręcz na dawaniu swego życia drugiemu, dzieleniu się swoim życiem. Chodzi więc o takie świadectwo, o wspaniały przykład miłości darzącej, miłości, która wyraża się w tym, że jest bezinteresowna. Że jest czuła, wrażliwa, że ta miłość jest równocześnie pełna takiego obdarowania się nawzajem. Wzorcem właśnie takiego miłowania się nawzajem, darzenia się życiem, ofiarowywania sobie życia nawzajem, wzorcem niedościgłym jest święta. Rodzina z Nazaretu. Zauważmy, akurat ta ikona świętej rodziny z Nazaretu zwraca nam uwagę właśnie na to, że ta rodzina jest takim związkiem wzajemnej miłości. To powiązanie dłoni, rąk, to piękne zilustrowanie właśnie tego, co jest istotą miłości wzajemnej. Tego takiego Bycia dla siebie, obdarowywania się sobą. Święta rodzina z Nazaretu to rodzina, w której są bardzo życiodajne więzi miłości. No cóż, bez takiego życia, bez troski o takie życie w miłości wzajemnej, nie będzie dalszych. Darów Ducha Świętego, a przypomnę, mówi Święty Paweł, miłość. Jak jest miłość, to jest potem radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jakże tego wszystkiego nam dzisiaj brakuje? Potrzeba w naszych rodzinach, parafiach, w życiu społecznym, w życiu kościoła. Stąd, kochani, zwracam się do Was z gorącym apelem. Byśmy podjęli ten drugi krok, po prostu ten drugi krok wykonali znowu tak świadomie, byśmy się do tego bardziej znowu zmotywowali, aby miłować się nawzajem. Niech te nasze rodziny, niech te nasze parafie tętnią i promieniują wzajemną miłością. Potrzeba takiego dobrego przykładu światu, ale i nam. Trzeba byśmy taki przykład okazywali sobie nawzajem, w rodzinie. Co jest właściwie warunkiem, byśmy tak żyli? Trzeba najpierw zadbać o to, by być jak najwięcej razem z sobą, by mieć czas dla siebie. I chciejcie, moi drodzy, właśnie być razem z sobą, chciejcie się wsłuchiwać w siebie nawzajem, trzeba się nauczyć lepszego słuchania się. Trzeba, trzeba się tego uczyć, by, by umieć lepiej czytać spojrzenie, współmałżonka, dzieci, odruchy serca wzajemne, a to wymaga bycia, czułego bycia z sobą, razem, nieszczęście na takie bycie swego czasu. Szczególnym dniem właśnie takiego bycia przy tym dzisiejszym mocnym zagonieniu w ciągu całego tygodnia niech będzie niedziela. Niedziela. Czas, w którym będziemy razem dla Boga i z sobą. A więc niech to, to bycie razem, ono niech będzie i w tym wymiarze. Służby Bogu, bo przecież niedziela to dzień Pański. Idźmy razem do świątyni Pana z naszymi dziećmi. Módlmy się razem, zwłaszcza w tym dniu, ale też spędzajmy czas w domu, czy to wspólny posiłek, wspólny spacer, a nawet czasem gry planszowe. Jak najmniej komputera, jak najmniej telewizji, jak najmniej tego, co nas odciąga od siebie, bo po prostu nas tak angażuje, że jesteśmy bardziej obecni w tym, co w, w tym telewizorze jest, czy w tym, co, co w komputerze mamy. I, I tak dajemy się coraz bardziej wciągnąć świat wirtualny, a, a brakuje tej naszej wspólnej obecności, bycia razem w tym świecie realnym. A w parafii, też nam bardzo dzisiaj potrzeba, wręcz można powiedzieć, takich mateczników, takich ognisk życia we wzajemnej miłości, z których byśmy czerpali, z których byśmy czerpali w naszą codzienność i w nasze życie rodzinne, małżeńskie. Dlatego proponowałbym, zwłaszcza i wam kochani duszpasterze, i wszystkim wiernym, w szczególnej takiej współpracy z parafialną radą duszpasterską, otworzyć szeroko domy parafialne i kształtować w nich właśnie takie ogniska życia we wzajemnej miłości. Po prostu miejsca spotkań. Trochę odmalować, odremontować, nade wszystko otworzyć, zadbać o to, by rzeczywiście zimą, było tam ciepło i zawsze, ale Bardziej jeszcze o to ciepło relacji między nami. Spotykać się, być sobą, a to przy kawie, a to w rozmowie, a to w jakiejś wspólnej, jeszcze innej formie bycia. Może być modlitewna, a może być na rzecz zaangażowania, czy to dzieci, czy innych grup w parafii. Przy czym miłość darząca to miłość, która która nas do, do czego zobowiązuje? Żeby nie być tylko biorcą. Jeśli istotą jest dawanie, to nie może to, to branie, ono nie może być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dlatego też mamy tę możliwość w parafiach wielkiego zaangażowania się. I to, to, to można powiedzieć, to dawanie dobrego przykładu, przede wszystkim tu też y, 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 mamy wielką możliwość że angażuję się w parafię, mogę się zaangażować choćby w proste posługi. Być kościelnym za Zaangażować się mogę w parafialną radę, mogę się zaangażować też w parafialny zespół Caritas. Różne formy zaangażowania. Mogę też dać siebie wiele, kiedy się angażuję, przychodzę, tworzę wspólnotę modlitwy w taką modlitwę błagalną i, i wstawienniczą zarazem. Od prosty przykład: mamy Dni Krzyżowe. Cóż z tego, że nie jestem rolnikiem, ani, nie, nie mam, nie, ani ogrodnikiem, ale gdy modlimy się o dobre urodzaje, no to przychodzę. To jest mój angaż, to jest mój wkład w życie parafii. Czy mamy teraz nabożeństwa majowe? To taka wspaniała okazja dla dobrego, do dobrego przykładu, by przyjść razem z dziećmi, nie tylko dzieci posłać, ale, ale też właśnie zaangażować się w to, co prosimy. To takie znamienne. My dzisiaj wszyscy zdrowia potrzebujemy, a przecież w modlitwie politanii loretańskiej padają te znamienne słowa, prośby do Boga, daj nam cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Można powiedzieć, te nasze majowe to takie szczególne chwile modlitwy o zdrowie za przyczyną Matki Najświętszej. To przecież powinniśmy tym być bardzo wzajemnie zainteresowani. A także teraz ta modlitwa szczególna o powołania kapłańskie zakonne misyjne. Kochani, mamy wiele możliwości. Wiele możliwości dawania sobie nawzajem dobrego przykładu, miłowania się nawzajem, czyli dawania takiego świadectwa miłości ofiarnej, darzącej, czułej, bezinteresownej, wrażliwej. Oto wszystkich was proszę, uczyńmy ten drugi krok. Idźmy dalej. Niech nasze parafie, niech nasze rodziny tętnią i promieniują przykładem miłości wzajemnej. Niech Pan Bóg nam wszystkim na ten trud błogosławi. Ojciec, syn i duch święty. Amen. Szczęść Wam Boże.